Buongiorno. Nauka włoskiego to naprawdę fantastyczna przygoda. Bardzo jestem ciekawa, ile trwa już ta twoja włoska przygoda. Może dopiero zaczynasz, a może już całkiem spory odcinek za tobą. Niezależnie od tego, w którym miejscu jesteś, na pewno wyciągniesz coś dziś dla siebie. W tym odcinku opowiem o pięciu rzeczach, które zrobiłabym inaczej zaczynając naukę języka włoskiego. Przed Tobą 125. odcinek podcastu Oltre Mary Włoski przy kawie. Ja nazywam się Antońna Jasnorzewska i bardzo się cieszę, że się spotykamy. Dziś podzielę się z Tobą moją perspektywą. Perspektywą osoby, która zaczęła uczyć się włoskiego. Jako osoba dorosła, miałam wtedy 18-19 lat na pierwszym roku studiów Italianistyki, na którą poszłam bez znajomości języka włoskiego i osoby, która po studiach. Zaczęła uczyć innych, i ta przygoda trwa już kilkanaście lat. Uczę innych już ponad 10 lat. I tak sobie ostatnio pomyślałam, że jest trochę rzeczy, które zrobiłabym inaczej, gdybym była znów na początku tej przygody z językiem włoskim. Czy to dopiero bym zaczynała, czy byłabym gdzieś tam na samym początku i stawiała te swoje pierwsze kroki. I te rzeczy, które bym zmieniła, myślę, że bardzo by mi pomogły i świadomość tego, że mogę zrobić coś inaczej albo lepiej by było zrobić coś inaczej, bo bardzo by mi to pomogło, żeby po prostu czerpać z tej nauki więcej radości, żeby ta nauka była bardziej efektywna. Czasem z włoskim mamy tak, że nie tyle nam zależy na jak najszybszym wbiciu, nie wiem, poszczególnych poziomów czy papierków, certyfikatów i tak dalej, tylko zależy nam na tym, żeby faktycznie z tego języka korzystać, cieszyć się z z tych interakcji po włosku, i myślę, że tak to do mnie ostatnio przyszło. Te pięć rzeczy pomogłyby mi czerpać dużo więcej radości z nauki języka i korzystania z tego języka już na tych wcześniejszych etapach, poznawania i obcowania z tym językiem i kulturą. No więc dziś tych pięć rzeczy po kolei. Pierwsza rzecz. To, którą bym zmieniła, to przede wszystkim nie bałabym się popełniania błędów. W tym podcaście, jeśli słuchacie mnie już od jakiegoś czasu, zawsze zachęcam Was do tego, żeby się tego nie bać, dlatego że jest to niemożliwe. Szczególnie na początku, czy nawet jak jesteśmy średnio zaawansowani, żeby wszystko wiedzieć. I czasami ten błąd. Po prostu nam się zdarzy, a po drugiej stronie ktoś nas może poprawić, a my możemy zapamiętać dane użycie raz na zawsze. Po prostu chodzi o to, żeby ten, ta świadomość tego, że czegoś nie jesteśmy pewni, bardzo często jest to na przykład przyimek, czyli te krótkie słówka a, indie, da i tak dalej, po polsku wy, do, na, żeby to krótkie słówko nie sprawiało, że my Rezygnujemy zupełnie z całej, z całej wypowiedzi. I też to, że na przykład, nie wiem, chcemy coś powiedzieć, a nie pamiętamy jakiegoś słowa. Często da się coś powiedzieć inaczej, możemy coś powiedzieć naokoło i wyrabiałabym w sobie taką elastyczność. Że zresztą o tej elastyczności wam ostatnio w odcinku 124 opowiadałam. Nie bałabym się, Ta, ten perfekcjonizm jakby zabija często to. Co jest celem tej naszej nauki języka włoskiego, czyli po prostu zabija komunikatywność i sprawia, że my się nie odzywamy. Druga rzecz, jaką bym zmieniła, jest związana właśnie z tym mówieniem, czyli zaczęłabym się odzywać dużo, dużo wcześniej. My jakoś tak czekamy na ten magiczny moment, w którym będziemy wiedzieć wszystko, i kiedy to nie będzie e, żadnym wyzwaniem, żeby się odezwać. I szkoda, bo jakby omijają nas bardzo fajne okazje, żeby korzystać z tego języka i po prostu się nim cieszyć. A nawet jeśli po drugiej stronie ktoś odpowie bardzo szybko albo w taki sposób, że nie zrozumiemy, to naprawdę nic się nie stanie. My próbowaliśmy, a może się tak zdarzyć, że jednak coś zrozumiemy i wejdziemy w tą interakcję i zaczniemy rozmawiać. To to, to wszystko jest właśnie po to się uczymy tego języka. I ja zdecydowanie chciałabym kiedyś, kiedy te kilkanaście lat temu usłyszeć to, żebym mówiła od samego początku, od tego pierwszego buongiorno, ciao, grację, w sensie te pierwsze słowa one już mogą nam przynieść dużo radości, a my gdzieś tak czekamy. I się nie odzywamy, kiedy możemy już to, naprawdę możemy to robić. Więc druga rzecz, którą bym zmieniła, to zdecydowanie szybciej zaczęłabym mówić. E, trzecia rzecz, którą bym zmieniła e, zaczynając się uczyć włoskiego jeszcze raz, opanowałabym komunikatywne podstawy, e, takie potrzebne do wyjazdów do Włoch. Bo no, często tak jest, że uczymy się tego włoskiego, by korzystać z niego na miejscu tam we Włoszech, tych przepięknych miasteczkach i teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu, to z jakiegoś dziwnego powodu umiałam powiedzieć zdania, które nijak się miały do mojej rzeczywistości, a miałam problem z tym, żeby faktycznie, nie wiem, zarezerwować stolik w restauracji. I albo, nie wiem, poprosić o, dłuższa, o, o możliwość dłuższego zostawienia bagażu w mieszkaniu wynajmowanym na Airbnb, żeby tam tylko bagaż został, żeby, żeby można było jeszcze gdzieś tam coś pozwiedzać zanim pojedziemy na lotnisko. Brakowało mi takich, wiecie, takich yy, takich Podstawowych wyrażeń, zdań do faktycznej komunikacji. I co z tego, że nie wiem, umiałam odmienić wszystkie czasowniki nieregularne w czasie przyszłym, kiedy nie umiałam sobie poradzić właśnie w takich sytuacjach. Więc myślę, że to, co bym zmieniła, to opanowałabym dużo szybciej takie komunikatywne podstawy pod wyjazdy właśnie do Włoch, żeby faktycznie czuć, że uczę się tego włoskiego i mogę z niego korzystać. Wiecie, że już też wam o tym mówiłam, że możecie się ze mną uczyć włoskiego na kursie Włoski Start i tam jest właśnie taki moduł Włoski niezbędnik wakacyjny. Właśnie po to, żeby radzić sobie w takich sytuacjach życiowych, wyjazdowych i Czerpać z tego języka po prostu przyjemność, bo gdy wchodzimy w takie interakcje i coś nam się udaje załatwić, powiedzieć i tak dalej, no to jesteśmy z siebie dumni, mamy ochotę na więcej, i też wracamy z takiego wyjazdu z takim poczuciem, że chcemy iść dalej i uczyć się tego języka włoskiego. Więc to bym zrobiła na pewno dużo wcześniej, bo często się orientuję, że gdzieś tam przychodzą, trafiają do mnie osoby, czy. Czy piszecie do mnie, jesteście już gdzieś tam dalej z tym materiałem, a nadal gdzieś tam te takie podstawowe, komunikatywne, nie wiem, podstawy. Mam na myśli interakcje, właśnie takie wakacyjno-turystyczne. Gdzieś tam z tym jest kłopot, żeby się faktycznie odezwać. Być może brakuje Wam właśnie takiego słownictwa. Polecam moduł włoski Niezbędnik Wakacyjny, właśnie w moim wideokursie Włoski Start. To była trzecia rzecz. Czwarta rzecz dotyczy, jakby, sposobu nauki, i teraz już wiem, że omijałabym takie przerażliwie długie listy słówek czy odmiany czasowników bez praktycznych przykładów. To znaczy, gdy mamy, no nie wiem, przed sobą tabelkę z odmianą, nie wiem, dziesięciu nieregularnych czasowników, i tam gdzieś obok nigdzie nie pojawia się jakieś, Podstawowe, praktyczne zdanie, gdzie my możemy zobaczyć ten czasownik w użyciu, to jest duże prawdopodobieństwo, że ta wiedza z nami nie zostanie na długo. To znaczy, że my może przez moment nawet zapamiętamy wszystkie te odmiany tych czasowników, ale gdy nie odnosimy tych zasad gramatycznych do naszej rzeczywistości, do tego, jak to wszystko u nas wygląda, do tego, jak faktycznie możemy z tych czasowników, na przykład nieregularnych, skorzystać. To ciężko się to zapamiętuje, tak raz na zawsze. Warto dodać do tego trochę emocji i tak po prostu postarać się, żeby te przykłady gdzieś tam odzwierciedlały to, co my przeżywamy. Czy to, co przeżywamy my sami, czy nasi znajomi, przyjaciele, czy jakieś wyimaginowane alter ego. Chodzi o to, żeby dodać do tego emocje. I jak tak sobie myślę, jeszcze o rzeczach, które gdzieś tam są wyzwaniem w nauce języka włoskiego, na przykład przyimki i różne wyrażenia przyimkowe, czyli po prostu przyimek z jakimś rzeczownikiem, takie kolokacje, w których one tak występują. I to, że my będziemy mieć wypisane to, że się mówi al mare, ale in montagna, in città, ale na przykład in panetteria, a teatro, i będziemy mieć po prostu taką listę takich wyrażeń suchych, i nie osadzimy tego w kontekście. Czyli nie zrobimy sobie jakiegoś przykładu, że preferisco andare al mare, wolę pojechać nad morze, mi piace andare in montagna, lubię jeździć w góry. Jakby nie stworzymy sobie takiego przykładu, który gdzieś tam y, odzwierciedla to, co my lubimy, to, co przeżywamy, to taka sucha lista na dłuższą metę się po prostu nie sprawdzi. Żebyście nie zrozumieli mnie źle, ja bardzo lubię. Porządkować wiedzę, którą mamy. To znaczy, bardzo lubię gdzieś tam jakieś takie zestawienia, które jakoś tak zbierają wiedzę, którą powolutku przyswajaliśmy wcześniej, czy na przykład zasady przy, dotyczące przyjmków gdzieś tam się pojawiają tu przy jednym czasowniku, tu przy innym czasowniku, tu przy okazji innej lekcji i gdzieś tą wiedzę jakby kumulujemy i później następuje na przykład taka lekcja z podsumowaniem, nawet tabelką, wypisaniem i tak ja bardzo lubię tego typu podsumowania, bardzo lubię tego typu zestawienia, natomiast to fajnie działa, jak tam obok pojawia się właśnie jakiś praktyczny przykład, czy gdzieś tam za, za moment sobie stworzymy jakieś zdanie z danym czasownikiem. Tak też sobie myślę, że fajnie to działa na przykład z Participi Passati, czyli z tą drugą częścią, którą potrzebujemy do czasu przeszłego Passato prossimo. To jest ten taki podstawowy czas przeszły w języku włoskim, on jest dwuczłonowy i ta druga część to właśnie jest Participio Passato. I tu często spotykamy się właśnie z tabelkami i jak one są skonstruowane w fajny sposób, gdzieś tam podsumowują i pomagają nam, nie wiem, zestawić te Participi Passati, które są ze sobą do siebie podobne i to nam ułatwia zapamiętanie, to fajnie, taka tabelka jest bardzo fajna. Ale tam zaraz, gdzieś obok, powinny się pojawić praktyczne przykłady, tak żebyśmy no mogli później z tej wiedzy najzwyczajniej w świecie korzystać w praktyce. I mam jakieś takie wrażenie, że gdzieś tam w tych moich początkach było dużo takich list, słówek wyrwanych z kontekstu, nauczonych na pamięć, czy wyrażeń właśnie tych przyjmkowych bez zdania, które dotyczyło, nie wiem, życia codziennego, czy właśnie odmiany czasowników nieregularnych, bez ani jednego przykładu użycia tego czasownika w praktyce. Omiałabym tego typu rzeczy. Naprawdę. Dużo lepiej się sprawdzi coś, co jest bardziej życiowe, z praktycznym przykładem. Piąta rzecz, którą bym zrobiła inaczej. Nie zakopywałabym się w górze materiałów. Ja miałam swego czasu taką... takie przeświadczenie, że ja muszę mieć każdą dostępną książkę. Wszystko, wszystko, wszystko muszę korzystać z każdej możliwej dostępnej strony. No i to wprowadza straszny chaos i bałagan i też na pewnym etapie, nie wiem, jeszcze dochodzą materiały po włosku, gdzieś tam z jakichś stron, czy, czy nawet książki po włosku do nauki języka. I gdy tych materiałów mamy za dużo, to to również wprowadza chaos, bo my później nie wiemy z czego korzystać, czy nie wiem, poczytać o tych zaimkach w tym miejscu, czy w tym miejscu. I prawda jest taka, że nie, nie mówię, że musicie zostać z jednym źródłem. Absolutnie nie. Można mieć z tych źródeł kilka, tylko właśnie takich przemyślanych, wybranych, żeby nie wpaść w taką pułapkę tego, że ja muszę mieć wszystko, co jest dostępne i korzystać ze wszystkiego, co jest dostępne, bo po prostu wprowadzimy do tej swojej nauki chaos i będziemy się czuć bardziej zagubieni. To nam bardziej przeszkodzi niż pomoże. Więc fajnie mieć właśnie podcast, tak jak mnie słuchacie. Wybrać sobie też podcast na przykład po włosku. Ja gdzieś pojechałam Wam na przykład Italiano Con Amore. Eee, może to być coś, co Wam po prostu odpowiada. Mieć książkę, czy uczęszczać na kurs zajęcia. I jakby ograniczyć sobie tą liczbę materiałów i no właśnie, jeszcze jak dochodzą do tego źródła internetowe, to można właśnie jeszcze korzystać z dziesiątek stron. I myślę, że też taką ważną informacją, gdy my jesteśmy na początku tej naszej przygody z językiem włoskim, jest to, żeby naprawdę na samym początku sprawdzą się najlepiej materiały po polsku. Gdy my jesteśmy początkujący i do tego dorzucamy sobie jeszcze próbę zrozumienia zagadnień, na przykład gramatycznych po włosku, to dzieje się taka dziwna rzecz, że my tłumaczymy sobie polecenia, czy tłumaczymy sobie zasady o czymś, czego się uczymy. Nie rozumiejąc do końca instrukcji i przepisów na to, więc myślę, że spokojnie do poziomu B1, czyli do takiego poziomu średnio zaawansowanego, najlepiej sprawdzą się materiały po polsku, w sensie tam, gdzie są zasady tłumaczone po polsku, później oczywiście ćwiczenia, to co robimy to po włosku, tak? ale chodzi mi o sam, samą tą otoczkę i wytłumaczenie. Później, jak właśnie jesteśmy średnio zaawansowani, to możemy już korzystać z różnych materiałów, także tych po włosku, ale chodzi o to, żeby te instrukcje, przepisy, jakby nie wprowadzały dodatkowego chaosu. Bo wyobraźcie sobie, że właśnie macie zrozumieć czas przeszły, on jest tłumaczony po włosku, i wy musicie tłumaczyć sobie jeszcze polecenie, polecenie czy tam instrukcję, żeby zrozumieć czas, który. No, jest dla Was nowy. Więc zdecydowanie, zdecydowanie na sam początek polecam rzeczy po polsku. Wiecie już, że od jakiegoś czasu trwa przedsprzedaż mojej książki Przepis na włoski. To jest właśnie taka gramatyka do poziomu A2+, z uwzględnieniem zagadnień także z poziomu B1, wytłumaczona po polsku. Ale z masą praktycznych przykładów po włosku, są też dłuższe fragmenty po włosku. Prowadzę Was w tej książce w języku polskim, odnoszę to do naszej tutaj polskiej rzeczywistości, w sensie porównuję z rzeczami, które mogą Wam ułatwić zrozumienie i myślę, że taka perspektywa jest zdecydowanie najlepsza, żeby właśnie zrozumieć, jak działają niektóre czasy przyimki, zaimki. Tak jest po prostu nam dużo, dużo łatwiej. To jest ostatni moment, żeby upolować jeszcze książkę z moim autografem, bo już te egzemplarze z autografem się kończą, więc to jest już ostatnia chwila. Jeśli nie masz jeszcze zarezerwowanego egzemplarza przepisu na woski, to wejdź na stronę italia.alt.pl i zamów swój egzemplarz szybko i bezpiecznie. Ja Wam bardzo dziękuję za kolejny wspólny poniedziałek. Błona giornata i alla prossima!